Ze stadionu witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mam nadzieję, że dziś gracze nie zawiodą swoich kibiców i dadzą nam wspaniały futbolowy show. Uderzył, obronił, ale piłka na boisku. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Przy piłce Raul, Puntelar. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Farfan. Tuż obok bramki. Bardzo wysoko uderzona piłka, ale dobre przyjęcie. Farfan. Ryzykownie, ale udanie. Puntelar. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Spójrzmy, dośrodkowanie. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Farfan. Puntelar. Opłacił się pressing i rywal za linią. Piłka poza boiskiem i rozpocznie bramkarz. Wysoko zagrał, ale dokładnie. Jones. Jest dośrodkowanie. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Brawo za to podanie. Dośrodkował. Nie stworzył zagrożenia. Mógł uderzyć bardziej precyzyjnie. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Arbitr rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Ładne podanie. Jones. Akcja zatrzymana. No i mamy stratę piłki. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Puntelar. A teraz Raul. Mija obrońcę. Czy to wykorzysta? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. I po tej bramce drużyna Schalke prowadzi. Celnie, dobrze. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Skutecznie dograł do kolegi. Ależ może być teraz groźnie. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. A teraz Raul. Dobra gra w obronie,
odebrali piłkę rywalom. Puntelar spalony? No tak decyduje arbiter, ale jeśli tak, to minimalny. I Metzelder. Jones. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobre rozegranie. Pięknie dograł. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Och, ładnie to zrobił. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Uwaga, może być groźnie. Strzał głową. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Raul. No, przemierzył już duży dyp. Gwizdek, akcja przerwana i teraz... I jest żółta kartka. Tak, i sędzia podjął słuszną decyzję. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Hugland. Aut na wysokości pola karnego. Może być groźnie. Farfan. No, udało się przejąć. Świetnie odzyskał tę piłkę. Proszę spojrzeć, jaki duch walki. Uderzył, ale prosto w rywala. Ryzykowna, ale udana interwencja. Oddał piłkę. Przekazał piłkę partnerowi. Jak on to zrobił? Kapitalnie obronił! Odrzut z autu rozpocznie Schalke. Farfan. A teraz Raul. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Ładne dośrodkowanie. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Schalke zagrało w tej pierwszej odsłonie przede wszystkim skutecznie od przeciwnika i ono prowadzi. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Jones. Faul, gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Żółta kartka jak najbardziej zasłużona. Sędzia chciał chyba ostudzić gorące głowy. A teraz Raul. Jones. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Walka bark w bark, ale górą obrońca. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję.
A teraz przy piłce Raul. Ewidentny spalony. Puntelar. Spycher. Oddalają grę od strefy obronnej. Pięknie podał. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Może być groźnie. To podanie przejęte przez obronę. Dobra interwencja obrony. Poniosły go emocje, ale dobre wybicie. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Dobra okazja. Zablokowany strzał. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Piłkę przejmują rywale. A i znowu wygrany pojedynek. Brawo. Out. Piłka dla Schalke. Miał na koncie żółtą kartkę, stąd słusznie trener postanowił go zmienić. Za moment wznowią wrzutem z autu. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Ma czas, żeby dośrodkować. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Zagrał piłkę głową, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wyłapał piłkę z rzut rożnego. Bardzo dobre podanie. Ależ to grał! Przechwycił dośrodkowanie. No, szkoda tej akcji, pokazuje partnerowi. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Dwóch rezerwowych wkracza do gry. Udanie broni ten rzut rożny. Nie było czasu do namysłu, wybija piłkę w aut. Mamy rzut rożny. Nie miał najmniejszych problemów bramkarz z wyłapaniem tej piłki z dośrodkowania z rzut rożnego. Piłka chodzi jak po sznurku. No, dobry odbiór po stracie piłki. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No, dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Milimetry ponad bramką. Gdyby mu się udało uderzyć nieco niżej. Jędriszek. No przejął, ale nie opanował piłki. No i zgranie w pole karne. Za szybko stracili. Jędriszek. Puntelar. Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki.
Ładna wymiana. Przy piłce Raul. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Nie mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narazić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie, nie ma naprawdę na co czekać. Trzeba działać. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. No, mogli teraz odskoczyć rywalom. A tak ciągle różnica jednej bramki. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroków. Partnerzy czekają na dośrodkowanie. Udane piąstkowanie, ale to jeszcze nie koniec. O takich zagraniach powiadał klasyk: ty do mnie, ja do ciebie. Tak, grają dzisiaj rzeczywiście precyzyjnie. Wszystko jak z nut. W ostatniej chwili przejęli. I mieliśmy wejście wślizgiem z boku. Gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Tylko upomnienie, choć powinna chyba być kartka. Sędzia dał mu jeszcze jedną szansę. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa, słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Kolejne podanie. Próbował, ale nie udało się. No i mamy przejęcie po kolejnym niecelnym podaniu. Ciekawie się to rozwija. O to chodziło! Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Nie przepuścił dziś ani jednej piłki. Broni fantastycznie. Brawa dla Schalke. Koniec spotkania. Ich triumf. Wynik mówi sam za siebie. Dobra gra zarówno w ataku, jak i obronie. Masz rację, to na pewno zasługa dobrej taktyki, ale i słabszej formy przeciwnika. Pasjonująca walka już zakończona. Aż wierzyć się nie chce, że to już koniec tego spotkania. Moglibyśmy patrzeć i patrzeć, no i delektować się ich grą. Przychodzi mi tylko pożegnać się z Państwem, a więc dobrej nocy. Komentował ten mecz Dariusz Szpakowski.